Jeżeli chodzi o banki centralne, to jesteśmy właściwie pod koniec procesu zacieśniania polityki pieniężnej. Główne banki centralne wchodzą już w okres, w którym albo nie podnoszą stóp, albo mają w tym przerwę, albo zmniejszają skalę podwyżek, co powinno wspierać zarówno rynek akcji, jak i rynek obligacji. Jeżeli chodzi o kwestię inflacji, to jesteśmy w okresie, w którym inflacja dynamicznie spada. W części odpowiadają za to czynniki mechaniczne, ale jesteśmy coraz bliżej jednocyfrowej inflacji w Polsce czy celu inflacyjnego w Stanach Zjednoczonych. Zbliżamy się też do niższej inflacji w innych krajach europejskich. To również powinno sprzyjać i rynkowi akcji, i rynkowi obligacji. Jeżeli chodzi o kwestię wzrostu gospodarczego, no to tu jest największa niewiadoma, no bo jeżeli będziemy mieli recesję, to nakazywałoby zachowanie pewnej ostrożności, jeżeli chodzi o rynki akcji. Natomiast przewidywanie recesji jest bardzo trudne. Jeżeli ktoś przez ostatni rok oczekiwał recesji i był sceptyczny co do rynku akcji, no to wiele wzrostów w ciągu ostatniego roku taką osobę czy takiego inwestora ominęło. Tak więc uważamy, że należy mieć akcje w portfelu. Być może nie wykorzystywać całej alokacji w portfelu na akcje, tylko mieć jakąś rezerwę, że gdyby doszło do korekty na rynku akcji, to wtedy tą pozycję uzupełnić. Natomiast gdybyśmy mieli do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, no to to byłoby wsparciem dla obligacji. To, co przemawia w tej chwili trochę przeciwko obligacjom, to to, że mamy jednak wycenione obniżki stóp procentowych w głównych rynkach obligacyjnych na świecie i one nie wydają się w tej chwili, w moim przekonaniu, bardzo prawdopodobne. Też trzeba być przygotowanym na to, że na rynku obligacji może być jakaś korekta i wykorzystać ten moment na zwiększenie alokacji w obligacje.